Cześć, z tej strony Dawid. W dniu dzisiejszym pokażę Wam, jak założyć konto na giełdzie kanga.exchange, jak utworzyć portfel, z niego korzystać, jak korzystać z giełdy, czego nie robić i jak zwiększyć swoje bezpieczeństwo. Dlatego jeżeli jesteście zainteresowani, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i zaczynamy. Pierwsze, co chciałbym Wam powiedzieć, to fakt, że jeżeli chcemy wejść na stronę kanga.exchange, to odpalamy naszą przeglądarkę i u góry w pasku wpisujemy ręcznie kanga.exchange. Klikamy Enter. Dlaczego nie wpisujemy to w wyszukiwarkę Google? Oczywiście oszuści czasami robią sponsorowane reklamy i Google może nam wypluć taki link. Jeżeli w niego klikniemy i tam podamy swoje dane, tak naprawdę przekażemy dane do oszusta i przez co narażamy się na niebezpieczeństwo. Dlatego zawsze wpisujemy to ręcznie. Możemy zapisać sobie w zakładce taką stronę, jak już ją ręcznie wpisaliśmy, przez co wtedy wiemy, że korzystamy z bezpiecznego linku. Oczywiście, jeżeli chcielibyście mi podziękować, możecie skorzystać z rejestracji z mojego linku afiliacyjnego. Będzie on w opisie tego filmu. Link jest dostępny również na moim kanale YouTube w opisie. U samej góry są linki. Jeżeli klikniemy, mamy linki do portfeli fizycznych, które polecam i również do giełd, z których korzystam. Jest wśród nich Kanga Exchange. Jeżeli klikniemy, zostaniemy przeniesieni na stronę rejestracyjną. Wpisujemy swój adres, zaznaczamy zgody, czytamy regulamin. Informujemy, że nie jesteśmy robotem, klikamy rejestruj i podajemy różne swoje dane, o które prosi nas platforma. Co chciałbym Wam na początku powiedzieć? Kanga Exchange nie będzie wymagać od Was tak dużo danych jak Binance czy Zonda Crypto do momentu, kiedy nie będziecie chcieli kupić kryptowalut za zwykłe waluty fiat, czyli za złote, euro, dolary. Zatem jeżeli podacie totalne minimum danych, czyli na przykład nie podacie danych z dowodu, nie wyślecie swojego dowodu i tak dalej, będziecie mogli dokonywać wymian, natomiast będą to wymiany tylko krypto. I teraz dla cwaniaczków, którzy myślą, że kupisz sobie bitcoina na przykład Zondzie czy na Binance, wyślesz to na Kangę, tam bitcoina zamienisz na Ethereum, potem na Cardano, a potem jeszcze na Solanę, pójdziesz do bitomatu albo do kantoru stacjonarnego i wypłacisz te środki, to jesteś anonimowy, to moim zdaniem uważam, że jesteś w błędzie, ponieważ zawsze zostawiasz w internecie swój ślad. I jeżeli kiedyś przyjdzie Big Data, a kiedyś przyjdzie, to nawet polskie urzędy skarbowe będą w stanie Ciebie namierzyć. Natomiast jeżeli tak pierzesz 100 zł, no to rób sobie co chcesz, nie mi do tego. Natomiast pamiętaj, jeżeli Ty na przykład zarobiłeś 1 000 000 zł na kryptowalutach i gdzieś już pozostawiałeś swoje ślady, potem założysz konto na Kandze, wymienisz tam Bitcoina do Solany i Ethereum, a potem będziesz chciał partiami do 15 tysięcy euro wypłacać w kantorach, to wiedz, że i tak zostawiasz ślad w internecie, bo zrobiłeś KYC na giełdzie, z której wysłałeś środki na Kangę chociażby. Natomiast dodatkowo, jeżeli Ty nawet za te środki kupisz sobie dom, to może urząd skarbowy przyjść do Ciebie i się spytać, skąd miałeś na to środki. I jeżeli Ty nie masz innego źródła niż kryptowaluty, no to prędzej czy później będziesz musiał to powiedzieć, albo zostanie postawiony Tobie zarzut unikania płacenia podatków. Będziesz miał tak czy siak kłopoty, także pamiętajcie z tym anonimowym używaniem Kangi. Też ostrożnie, bo to nie jest tak do końca super anonimowe. Dobrze, wróćmy natomiast do tematu tego odcinka. Jeżeli jesteśmy już zarejestrowani, możemy się zalogować. Pozwolicie, że to zrobię. I jak widzicie, mam włączone uwierzytelnianie dwuetapowe. Ja polecam każdemu włączyć to, ponieważ niesamowicie zwiększa to nasze bezpieczeństwo. Zaraz pokażę Wam, w jaki sposób to ustawić, natomiast w tym momencie muszę wpisać kod. Zalogowałem się i mam dostęp do całej platformy Kanga Exchange. U góry mamy market, portfel, kantory, Kanga peer-to-peer, loan, launchpad, staking, wymiana, moje konto. Na samym początku wejdźmy w moje konto, aby zwiększyć nasze bezpieczeństwo. Wchodzimy w 2FA. W tym miejscu mamy uwierzytelnianie dwuetapowe. Mechanizm jest aktywny, dezaktywacja. Jeżeli nie macie aktywowanego, klikamy aktywuj. Będziecie musieli zeskanować kod QR. Żeby zeskanować ten kod, musicie na swoim telefonie zainstalować aplikację Google Authenticator i w tej aplikacji pokazuje się kod, który musicie wpisać podczas logowania. On zmienia się co kilkadziesiąt sekund i jeżeli ktoś nawet zna Wasze hasło oraz login,
do platformy, na przykład Kanga Exchange, to się do niej nie dostanie, ponieważ podczas logowania zostanie poproszony o podanie tego kodu, do którego nie będzie miał dostępu. I to zwiększa Wasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo Waszych środków. Dobrze, wróćmy natomiast do portfela. Jeżeli będziemy używać Kangi, najprawdopodobniej najczęściej będziemy wchodzić na portfel i na market. Jeżeli chodzi o portfel, mamy tutaj informacje o wszystkich środkach, które posiadamy. Mamy również opcję wpłaty, wypłaty. Jeżeli chcielibyśmy wpłacić złotówki albo inną kryptowalutę, musimy wybrać z listy. Natomiast jeżeli chcielibyśmy wpłacić złotówki, wpisujemy PLN i mamy Omega PLN. Co to jest? To jest stablecoin, czyli kryptowaluta, która zawsze ma wartość 1 do 1 z polskim złotym. Teraz tej operacji przemiany Waszych złotówek na Omega złotówki nie dokonuje Kanga, tylko operator zewnętrzny, z którym Kanga współpracuje, i oznacza to tyle, że jeżeli Wy przekazujecie temu operatorowi 100 zł, to on kreuje 100 Omega złotówek. Tak to zostało rozwiązane. Czy to jest dobry pomysł, czy nie? Zostawiam Wam do oceny, mi się podoba. Widzimy, że operatorem jest GoCash, musimy podać ilość złotówek, którą chcemy wpłacić. Wpiszę 100 zł, klikam dalej. Mam informację, że kupuję 100 Omega złotówek, klikam dalej i będę musiał w jakiś sposób wpłacić polskie złote i mam informację, czy przelew bankowy, czy przez Zen, jeżeli mamy konto na Zen, albo Blikiem. Ja często korzystam z Blika, działa to bez zarzutu i szybko, także polecam. Nie będę tutaj nic wpłacać, cofniemy się. Jeżeli chodzi o wpłatę na przykład Bitcoina z innej giełdy, klikam Bitcoin. Mam informację o moim saldzie, ile środków jest zablokowanych, czyli wystawione są oferty, które są niezrealizowane, ile Bitcoinów mam dostępnych. Mam do wyboru typ adresu, jest to Segwit albo Legacy, to obsługuje Kanga. Jeżeli już dokonam wyboru, otrzymuję adres, na który muszę wpłacić swoje Bitcoiny, czyli na przykład wchodzę na Binance'a, portfel Bitcoin, muszę sprawdzić, czy Binance obsługuje którąś z tych opcji i jeżeli obsługuje, to zarówno na Kandze, jak i na Binance'ie muszę ją wskazać. Zaznaczam to Legacy, wypłata i w miejscu odbiorcy wpisuję ten oto adres. Mam jeszcze informację, żebym wpłacał Bitcoiny na ten adres, bo jakbym wpłacił coś innego, na przykład Ethereum, to te środki mogą zostać bezpowrotnie utracone. Dobrze, natomiast co jakbym chciał wypłacić środki? Tak samo, wypłata, wpisuję Omega PLN, GoCash. Muszę wpisać kwotę, jaką chcę wypłacić. Ja tutaj nie mam nawet złotówki, także nie będę mógł tego dokonać. Po wpisaniu klikam dalej, wybieram metodę wypłaty i oczekuję, aż środki znajdą się na moim koncie bankowym. Po lewej stronie mamy swoje transakcje, transfery, wszystko możecie sprawdzać. My przejdziemy natomiast do giełdy, jakbyśmy chcieli na przykład za wpłacone Omega złotówki kupić Bitcoina albo token KNG. Zróbmy sobie zakup tokena KNG. Ok, wpisuję sobie KNG i mam, jeżeli chciałbym kupić KNG za dolary, to muszę tu kliknąć dolary. Natomiast ja klikam PLN, KNG, utwórz. Przenosi mnie na rynek Kanga do Omega złotówki. Po lewej stronie lista zleceń. Po prawej stronie lista innych par, na przykład jakbym jednak chciał kupić Bitcoina, no to wpisuję BTC i mam informację, jakie rynki są dostępne Bitcoina na Kandze. Mam historię transakcji, na środku jest wykres i poniżej oczywiście możliwość zrobienia transakcji. I jeżeli chciałbym kupić KNG, wpisuję po jakiej cenie chciałbym kupić KNG. Chciałbym po złotówce kupić KNG, ilość, chciałbym 1000 KNG kupić, i wychodzi na to, że 1000 zł zostałoby mi pobrane. Jakbym jednak stwierdził, że nie no, do złotówki to Kanga nie doleci, 1,5 zł, chciałbym kupić Kangę, no to wpisuję 1,5 i klikam kup KNG. Klikam kup KNG, niestety mam informację, że nie mam wystarczających środków, ponieważ tak jak wcześniej widzieliście, nie mam nawet grosza tutaj, wszystko jest już w kryptowalutach. Także jeżeli chcielibyście kupić, korzystacie z tego pola. Jeżeli mielibyście Kangi, chcielibyście je sprzedać, to oczywiście sprzedaj KNG. Wpisujecie cenę sprzedaży, jaka Was interesuje, jaką ilość KNG chcielibyście sprzedać. Dostaniecie tutaj wartość, czyli łączną ilość Omega złotówek, którą otrzymacie po sprzedaży Kang, które wystawiacie. Jeżeli Was to satysfakcjonuje, klikacie sprzedaj KNG i Wasze zlecenie zostanie wystawione na rynek.
Ono, jeżeli się od razu zrealizuje, no to będziecie mieli już złotówki dostępne w portfelu, a znikną Wam kangi. A jeżeli taka oferta będzie oczekiwać, ponieważ nikt nie będzie chciał kupić za taką cenę, jaką wystawicie Waszych kang, to to zlecenie będzie w tym miejscu. W każdym momencie będzie można je anulować, jeżeli stwierdzicie, że nie chce Wam się tak długo czekać. Dodatkowo, co ciekawe, na kandze są to zlecenia cykliczne. Moim zdaniem jest to opcja, która wyróżnia Kanga Exchange od innych giełd. I jeżeli my nie mamy na tyle nerwów, żeby kupować na przykład token KNG co tydzień po cenie rynkowej, ponieważ miotają nami emocje w momencie, gdy widzimy cenę, to możemy ustalić, że na przykład co tydzień, czyli co 7 dni, wartość zlecenia za 50 zł. Chcę, abyście kupowali Kangę do momentu, kiedy Kanga będzie kosztować mniej niż 20 zł i liczba powtórzeń zróbmy 10. I przez kolejne 10 tygodni, jeżeli kliknę dalej, mam jeszcze podsumowanie i mogę utworzyć zlecenie. Zlecenie cykliczne zostało utworzone pomyślnie i w tym momencie w zleceniach cyklicznych pokazuje się informacja o mojej dyspozycji. Natomiast jeżeli ja nie dostarczę środków, to zlecenie nie zostanie zrealizowane. W każdej chwili możemy to usunąć. Ja w tym momencie to zrobię, potwierdzam i nie ma już zlecenia cyklicznego, czyli w każdym momencie możemy je anulować. Czy opcja jest pomocna, czy nie, to już każdemu z Was pozostawię do oceny. Podsumowując, jeżeli chcielibyście korzystać z usług Kanga Exchange, musicie założyć tam swój profil poprzez rejestrację. Główne zakładki, z których będziecie korzystać, to portfel i market. Pamiętajcie o zwiększeniu bezpieczeństwa w zakładce Moje konto. Klikacie 2FA, przez co ustawiacie sobie dodatkowy kod, o który prosi giełda podczas logowania. Jeżeli chcecie się wylogować, pamiętajcie kliknąć w prawym górnym wyloguj. Zostaliście wtedy bezpiecznie wylogowani z giełdy. Jeżeli wyciągnęliście z tego materiału jakąkolwiek wartość, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.